Witam Państwa. Dziś przeszła przez ząbki taka, powiedzmy, nawałnica. Bardzo dużo niestety jest drzew połamanych i przepraszam Was, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego uprzątnąć przed weekendem. Zostały tak naprawdę służby postawione po to, żeby poprawić bezpieczeństwo, udrożnić te ulice, które nie były ewentualnie drożne. Możemy się spodziewać dalszego porządkowania również w przyszłym tygodniu naszego miasta po tych wszystkich połamanych gałęziach, przewróconych drzewach. Najgorzej było chyba na ulicy Piłsudskiego na Bystrej, gdzie to drzewo w jednym z przypadków nawet zgniotło samochód i doprowadziło do nieprzejezdności bardzo ważnych dla ząbek ulic. Ale bardzo też dobre informacje z piątkiem chciałem Wam przekazać. Otóż rozstrzygnęliśmy w dniu wczorajszym dokładnie dwa przetargi na budowę drogi do stacji uzdatniania wody, tak zwanej ulicy nowo projektowanej, jednej z nowo projektowanych. Został rozstrzygnięty również w dniu wczorajszym przetarg na budowę nowego skrzydła w szkole podstawowej numer 1. Więc z wiosną przyszłego roku prawdopodobnie szkoła wzbogaci się o nowe, bardzo fajne, funkcjonalne i estetyczne skrzydło, jednocześnie poprawiając estetykę i funkcjonalność całego swojego terenu przyległego, bo przetarg obejmuje również taki zakres. Wszystkiego dobrego na weekend Państwu życzę, słońca, pogody i miłego wypoczynku.